Dzień dobry Państwu, jestem Krzysztof Kowalski. Wybiła godzina 16, pora na popołudniowe wiadomości. W dzisiejszym programie między innymi najnowsze wiadomości ze sportu. Czy powrót do 8 lat szkoły podstawowej to był dobry pomysł? I pogoda na najbliższy weekend. Mogę Państwu zapewnić, że będzie cieplutko. I już od dawna, i oczywiście coś, co dotarło do nas kilkanaście minut temu, na co większość z nas wyczekuje już od dawna, a mianowicie profile pierwszego liceum ogólnokształcącego w Rawiczu na rok szkolny 2019-2020 już są znane. Nasi reporterzy postanowili niezwłocznie się tam udać. Wyruszają do wspomnianej szkoły, aby przyjrzeć się temu z tematowi z bliska. A więc zaczynamy. Wczoraj odbyły się zawody... Przepraszam. Z ostatniej chwili. Reporterzy już dotarli na miejsce pierwszego LO w Rawiczu. Przenieśmy się do nich, aby zobaczyć, co się tam dzieje. Znajdujemy się przed budynkiem pierwszego liceum ogólnokształcącego w Rawiczu. Właśnie skończyliśmy rozmowy z tutejszymi nauczycielami oraz dyrekcją. Dostaliśmy również pozwolenie na obejrzenie szkoły z bliska, co, nie powiem, bardzo nas ucieszyło. Oraz przyjrzymy się niektórym klasom z danych profili. Tak więc, czego mogą się spodziewać uczniowie chcący pójść do tej szkoły? Muszę przyznać, że oferta jest bardzo ciekawa w tym roku, a więc przenieśmy się do jednej z klas, gdzie czeka już nasz reporter Mateusz. Znajdujemy się w klasie matematycznej, tak jak zresztą widać, ponieważ pierwszym z profili jest profil matematyczny. Dowiedzieliśmy się, że na tym profilu są trzy przedmioty rozszerzone, w tym trzeci uczniowie wybierają sobie sami. Jest to m.in. język, w tym przypadku język angielski, francuski lub niemiecki, matematyka oraz ten trzeci przedmiot, na przykład fizyka, chemia, biologia, geografia czy zarazem historia. Oddaję głos do studia. Zapowiada się dobrze, aż sam jestem ciekawy, co dalej. A więc kontynuujcie! Znajduję się w klasie od profilu dziennikarsko-prawnego. Na tym kierunku rozszerzeniami są język angielski lub francuski, albo niemiecki. Oprócz tego historia, no i głos. Ciekawą rzeczą, którą dowiedziałem się, to patron tego kierunku, czyli Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczniowie mają możliwość uczęszczania na zajęcia z elementów prawa i dziennikarstwa oraz fakultetu z matematyki w trzeciej klasie. Ja natomiast znajduję się w sali biologicznej. Muszę przyznać, jestem pod wrażeniem wyposażenia. O, stanę sobie tutaj między tymi dwoma przystojniakami i opowiem właśnie o tym kierunku. Na rozszerzeniu jest tutaj biologia, no oczywiście. Do tego i język oraz uczniowie mogą sobie wybrać chemię, fizykę, geografię lub historię. Dla ciekawskich mamy tutaj naprzemiennie laboratorium z biologii lub chemii oraz w trzeciej klasie fakultet z matematyki. No, no, jak takie przystojniaki, to się z nimi umów na kawę. Takie sprawy to po pracy, a teraz przejdźmy do Mateusza, który opowie nam o kolejnym profilu. A oto przed nami sala humanistyczna. Patronem tego profilu jest UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Mamy tutaj rozszerzony język polski, zarazem mamy do wyboru język angielski, francuski, niemiecki, espanol, no niestety 999. Do wyboru mamy również geografię, biologię, chemię, fizykę lub też historię. Są tutaj też zajęcia, już wam przeczytam jakie konkretnie, dajcie mi uno momento. Per favor. Zajęcia pozalekcyjne, takie jak Polska w świecie oraz w trzeciej klasie fakultet z matematyki. Dziękuję, oddaję głos do studia. Sam bym poszedł na tak ciekawy profil, ale już za późno. Gdzie nasza reporterka Aleksandra?
tutaj jestem i opowiem o profilu kadeckim. Niestety nie natrafiliśmy na dzień, w którym uczniowie ci noszą mundury, ale o klasie tej opowiem, bo to jest bardzo ciekawy temat. Na rozszerzeniu mamy tu m.in. biologię lub geografię, język angielski, francuski lub niemiecki oraz wiedzę o społeczeństwie. Dopytywałam uczniów, gdy przechadzali się po korytarzu, czy są tutaj jakieś zajęcia dodatkowe i wspomnieli mi, że są tak zwane służby mundurowe, po 3 godziny w każdej klasie. Chciałam wiedzieć jeszcze, co tam robią, jednak tego już nie chcieli mi zdradzić. Cóż, będzie niespodzianka. Oprócz tego są drugie zajęcia dodatkowe, zwane matematyka na Wyższą Szkołę Oficerską. I muszę tutaj dodać, że patronem tej klasy jest AWL we Wrocławiu. Profil kadecki. Bardzo zaciekawiły mnie te służby mundurowe. Przejdźmy do Kamila, który krąży teraz po szkole, szukając kolejnej klasy. O, tu, zapraszam. A więc znajdujemy się w klasie ogólnej. Przedmioty rozszerzone to język, matma, no i polski. Cóż, niby tak ogólna, ale mi się najbardziej podobała. Krótkie wywiady z naszymi uczniami, jednak wiecie Państwo, są nieśmiali, dlatego to my przedstawimy tą ofertę. Mamy tutaj m.in. altankę na dworze i super salę gimnastyczną. Zawody sportowe i turnieje szkolne w piłkę nożną oraz siatkówkę. Wiele imprez szkolnych, no i wyczekiwana przez wszystkich uczniów studniówka. Wydaje mi się, że to jest wszystko, co mieliśmy do przekazania, więc z pierwszego liceum ogólnokształcącego mówili dla Państwa Kamil Jankowiak, Mateusz Sauer i Aleksandra Olszak. Oddajemy głos do studia. Dziękuję naszym reporterom za świetną robotę. A więc co do jakże wspaniałej szkoły. Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych. Jedno możemy obiecać. Nie pożałujecie. Dobra, wracając do tematu sportu, to... Jak to koniec czasu? Zawsze robię mi odkurkę. Niestety już to koniec dzisiejszych popołudniowych wiadomości. Życzymy miłego dnia.